Halo, witam Państwa, ja jestem pomidorowy.pl albo Pomidor lub Michał po prostu, a Was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w 40 Wings. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji zaliczyliśmy sobie świat kosmiczny, no i pokonaliśmy Tate Bera, tym razem kosmicznego, który był naprawdę bardzo żałośnie łatwym bossem i aż sam jestem zdziwiony, że tak łatwo udało mi się go pokonać. No i w dzisiejszej sesji przejdziemy sobie następny, czwarty już świat z sześciu. Jest to świat prehistoryczny, czyli świat triceratopsów. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do gameplayu lub po prostu do grania. Troszeczkę sobie teraz pokombinuję z ustawieniami kamerki, dlatego że teraz, jak widzicie, nie jestem u góry, tylko bardziej na dole. Więc powiedzcie, czy ta perspektywa, czy perspektywa z poprzedniej sesji wam się bardziej podoba. A teraz idziemy sobie do góry, zobaczymy, jakie poziomy tutaj na nas będą czekać. Standardowo mamy 3 poziomy plus wyścig i boss, więc w zasadzie to mamy standardowo 5 poziomów na świat. Tak więc mamy tutaj ładny bardzo wodospad, żadna muzyka nam tutaj nie przygrywa, a szkoda. Ogólnie graficznie świat wygląda bardzo fajnie, bardzo ładnie się prezentuje. O, i mamy osę. Okej, czyli będziemy sobie teraz lecieli na wyścig z pszczołą lub osą. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wczoraj sobie ćwiczyłem przed tym wyścigiem i zaliczyłem go za drugim razem, więc mam nadzieję, że dzisiaj oczywiście za pierwszym razem to zrobimy. Bo będzie trochę przypał, jak się nie uda. Musimy starać się nie obijać o te drzewa, o te ściany bardziej bym powiedział, bo trochę byłby przypał, gdybyśmy się tak ciągle odbijali. Przynajmniej ja tak uważam. No, a teraz wy przynajmniej zobaczycie wyścig w pełni okazałości, czyli całą mapę zobaczycie, bo muzykę mówię, kurde, graficznie, jak i soundtrackowo, to ten poziom naprawdę bardzo ładnie brzmi, muszę przyznać. I teraz trzeba będzie, kurde, tą pszczołę na ostatnim okrążeniu naprawdę się skupić, dlatego ja mogę się teraz nie odzywać. Więc posłuchajcie sobie muzyki i ja zaraz wam opowiem, jak mi w ogóle wczorajsze próby przechodziły. Znaczy, przebiegły. O! Dobrze. Elegancko. Kurde, nie skorzystałem z turbosa. Mam nadzieję, że mnie ta pszczoła, osa, czy kurde pieprzony owad nie dogoni. Nie dogoni. Elegancko. Elegancko, moi drodzy. Więc generalnie tak, wczoraj przeszedłem ten wyścig za drugim razem, ponieważ za pierwszym razem obijałem się tak o ściany, że no po prostu na ostatnim okrążeniu ta pszczoła od Tate Bera mnie wyprzedziła. A obecnie no to druga próba udała się sukcesem, no i w tym przypadku, jeżeli chodzi o tą sesję nagraniową, to udało mi się to zrobić za pierwszym razem, tak więc jestem z siebie dumny. Niestety w tym świecie nie usłyszycie żadnych moich wspomnień z tym światem, dlatego że po prostu tego świata za dzieciaka nie przechodziłem, więc to będzie moje pierwsze przeżycia z tym światem. Mam nadzieję, że nie ostatnie, bo pewnie do tej gry będę wracał. I teraz fajna dosyć nutka sobie leci w tle, muszę przyznać. Dobra, więc co my tutaj mamy? Mamy tutaj poziom Stony Bonny Valley. Okej. Wally, przepraszam, nie Valley, tylko Wally. Takie drobne przejęzyczenie się. No dobra, no to co? Lecimy sobie w ten poziomik, ponieważ mamy tutaj dwa
Wigs do uratowania, tak więc no, warto byłoby się zagłębić w ten poziom, by mieć oczywiście jak najwięcej ich uratowanych, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jak słyszycie, bardzo fajne tutaj nutki nas przywitały, jeżeli chodzi o ten świat i ten w ogóle poziom. Co do tego poziomu, wczoraj sobie ćwiczyłem ten poziom, nie przeszedłem go, ale już widzę, że te grzyby będą mnie denerwowały w tym poziomie. Mamy tutaj oczywiście na samym rozpoczęciu poziomu wielki odcisk dinozaura lub triceratopsa. Tu mamy, jak widzicie, szkielet. Oczywiście bardzo fajnie, fajnie to jakby się prezentuje. No i co? Musimy teraz przekroczyć te drzwi, gdzie mamy tutaj panterę. Panterę? Chyba panterę. Tak mi się przynajmniej wydaje, skórę pantery. No i idziemy do przodu, zobaczymy co tutaj na nas będzie czekać. O, mamy kurde troglodytów. Przepraszam, nie troglodytów, tylko jaskiniowców. Niestety przez to, że mamy zwykłą formę tumble, i nie mamy tej super formy postaci tego wielkiego jaskiniowca, to możemy mieć malutkie problemy z pokonaniem tych troglodytów, tych jaskiniowców. Ale co by złego, co złego, to by na dobre nie wyszło, czegoś tak to kurde szło, nie pamiętam. Co by nie było, kurwa, dobra, nie będę tutaj jakby dopowiadał sobie. Dobra, trzeba będzie teraz tam przekroczyć te drzwi. Mamy continue point albo po prostu checkpoint. I tu mamy, o właśnie, to jest to, gdzie ja wczoraj doszedłem. I tutaj jakby troszeczkę se pograłem i na tym moja przygoda się tutaj skończyła. O, drinki mamy, elegancko. Dobrze, że tutaj sobie wszedłem, bo ja wczoraj nawet nie wiedziałem, że tutaj drinki jest, tak by the way. I trzeba troglodytę pokonać. Lub po prostu brata Freda Flintstona. O, i dodatkowe żyćko będzie. Elegancko. W sumie to nadrobiliśmy sobie nasze żyćko. A jakbyście słyszeli psa, to bardzo przepraszam, ale pies się na coś zdenerwował i teraz szczeka z jakiegoś powodu. Nawet nie wiem z jakiego. Dobra, walić te grzyby. Pardon, przepraszam, musiałem sobie kichnąć. Okej, gra nas tutaj teleportuje, fajnie. Znaczy, nie do końca może fajnie, ale jestem jakby w stanie to zrozumieć. Dobra, więc możemy sobie teraz stąd iść. Elegancko. Tam mamy jeszcze przejście, widzicie? O proszę, kurcze pieczone. A, tędy żeśmy przyszli, dobra. To ja nie ogarnąłem petardy teraz. Tam mamy jeszcze przejście. Tam nas nie było na 100%. Dobra, nawet nie będę próbował. Nie będę próbował nawet tego jaskiniowca atakować, bo nie warto. A dobra, to już tych akurat muszę zaatakować, bo dalej nie przejdę. Chociaż to, czy ja dalej przejdę, to też jest takie piąte przez dziesiąte, bo kurde. No nie mamy tutaj pozostałych kół zębatych, więc trochę może być problem. A, dobra, potrzebujemy tego. Potrzebujemy tej formy tumble jaskiniowej. I wtedy będziemy mogli tam pójść dalej. W ogóle dziwi mnie naprawdę bardzo jeden fakt, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli chodzi o tumble i w ogóle Rafa. Że oni w każdym świecie biegają na boso. I że ich stopy nie bolą. Naprawdę,
Ja po tak, jak ja bym miał chodzić po takich kamieniach, to uwierzcie mi, no... Stopy by mi odpadały, kuźwa mać. A oni to kurde, naprawdę, młode dzieciaki, a takie kurde silne, tak mają silne nogi, że ja pierdzielę, nie? Bez kitu. Ja wiem, że już na to zwracałem uwagę wcześniej, ale no po prostu mnie to bardzo, może nie tyle co nurtuje, co po prostu podziwiam ich za to. Naprawdę, autentycznie, mimo że to są postacie z gier. O, i mamy 10 tych kół zębatych, elegancko. Więc teraz możemy przejść tutaj. O, i mamy jednego Wigsa. Czyli jeszcze jeden nam pozostał, okej. Tędy nie przejdziemy. Tu już byliśmy, tędy musimy przejść, bo tędy jeszcze nie byliśmy. To jakaś nowa sekcja jest. Aha, dobra, to już widzę, co się święci. Będzie nas gonił jakiś, kurde. No Jezu, Dinuś nas goni, jeden i drugi. Tylko ten jest tutaj, ten jest tutaj. W ogóle, jeżeli ktoś ogląda tę serię, to mam takie pytanie. Czy ktoś tutaj ma z was jakieś wspomnienia z tym światem? Może, nie wiem, podzielicie się jakimiś swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o ten poziom i ten świat w ogóle. Bo jestem po prostu ciekaw waszych tam wspomnień. Tak autentycznie szczerze mówię. Na razie chyba tędy wolę sobie przejść. Ale aczkolwiek nie wiem, czy ja czasem tam kół zębatych nie pominęłem, albo Dreamkeya. Jeżeli pominąłem Dreamkeya, to troszeczkę będzie słabo, powiem wam szczerze. I trochę będę, no, lekko mówiąc, zły. Więc dlatego dobrze, że tutaj na razie poszedłem, bo tutaj z tego co widzę już chyba dalej przejścia nie ma, czyli tak naprawdę przeszedłem do ślepej uliczki, gdzie w zasadzie nic nie będzie. A nie, jest tutaj coś. Okej, tutaj mamy jakieś przejście, ja na razie tędy bym nie chciał iść. Co prawda wziąłem sobie checkpoint, ale no nie chcę po prostu. Dwa życia mamy, dobra, mamy dwa życia, elegancko, bo przez chwilę myślałem, że mamy jedno, bo gdybyśmy mieli tylko jedno, no to bylibyśmy blisko game overa, a to by mi się już nie spodobało. A widzicie, ominęlibyśmy koła zębate. Dobrze, że tutaj wróciłem. I przy okazji Rumble i... Znaczy, przepraszam, nie Rumble i... Rafi Tumble, o. To będziemy przynajmniej te coiny Rafa i Tumble zbierać. O-o. Zapomniałem, że ta gra nie ma klatek nietykalności i to może być mały problem. Nawet nie mały, a duży problem. I to jest najgorsze, bo teraz tam mamy dinozaura, który no nie będzie skory z nami do przyjaźni, nie zaprzyjaźni się z nami. Tak więc trzeba będzie szybko zapierniczać, więc trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, tak więc ruszamy z powrotem tutaj, ponieważ tam byśmy zrobili jedno wielkie kółko. Okej, zostałem unicestwiony, ale przynajmniej na nowo mamy zetki, więc to jest oczywiście jak najbardziej plusik. No minusik jest taki, że po prostu no, straciłem życie i to mi się trochę nie podoba już. Ale tu już nie będzie na szczęście tych kół zębatych, więc tu mamy wszystkie zebrane, więc możemy iść dalej. Możemy sobie ominąć już te sekwencje i bardzo mi się to podoba. A tu się cofam, dobra, tu się cofam, bo rozpoznałem, że tutaj mamy dosyć sporo par drzwi. Więc wolałbym jednak pójść do przodu, niż się cofać. A nie! Czekajcie, dobrze idę. Tam bym się cofnął. Z tego co wiem. Tu idę dobrze. Tu idę dobrze. Kurczę, już się widzicie, zakręciłem trochę. Dobra, mamy tutaj... O! Dreamkey. Oraz mamy kamloty, które tutaj będą spadać. Kurde, przypomina mi się Tomb Raider. Ała. Dobra, nic tutaj nie ma. Szybko, szybko. Cztery żetony mamy. Rumble, znaczy Rumble, Jezu, Ruff i Tumble. To jest trochę dziwne, bo oni mają, no, wiecie, jako że to jest rodzeństwo, to często w grach jest coś takiego, że mamy na przykład
kurde, nawet nie wiem, jaki teraz dobry przykład tutaj dać, ale chodzi mi o to, że często w grach było, że powiedzmy ktoś się nazywał, no jakaś dziewczyna miała imię, wiecie, kończące się w taki sam sposób jak imię, no, brata na przykład. W sensie, wiecie, na przykład siostra miała podobne imię co brat. Ale tu niestety nie mamy Rumble i Tumble, tylko Raff i Tumble. No mogę się oczywiście tutaj schować, jak najbardziej. Spadłbym sobie tutaj, zobaczył co jest. A, czyli to mnie cofnie, tak? Oczywiście, mogłem się tego domyśleć na początku. Wiecie co? Stwierdziłem, że pójdę sobie tutaj, dlatego że tam praktycznie nie było żadnych kół zębatych, tak więc no mogłoby być... No mogłoby być ciekawie, jakbym poszedł tam i się by okazało, że tam jednak nic nie ma, więc zbierzmy to, co tutaj mamy. Fuck, kurde, goni mnie śmietnik. Dobra, jest, mamy to. Mamy to, mamy 16, elegancko. Coś jest? Nic nie ma. Dobra, więc dobrze, że tutaj poszedłem, bo przynajmniej się upewniłem, czy coś jest. O-o, spadamy stąd, elo, elo, 3-2-0. Siemanko, gościu. Nie w tą stronę, bo on teraz tutaj będzie biegł w moją. Więc warto byłoby się właśnie schować. Teraz możemy iść do przodu, dobra. Teraz możemy się trzymać prostej drogi. Dobra, idziemy. Jest continue point. Aha, dobra. I tutaj sobie zginąłem. Ale przynajmniej mamy Dream Kija i jedno koło zębate, więc jest elegancko. Przynajmniej tak mi się wydaje. No gorzej będzie wyglądała teraz ta sekwencja, bo tutaj widzę, że z dwóch stron będą spadały te kamloty. Więc trzeba będzie skakać w odpowiednich momentach. O, na przykład jak w tym. Na przykład jak w tym. O Jezus Maria. Teraz tędy musimy iść. Co ten kamlot odwala najlepszego? Albo najgorszego w tym wypadku. Coś tu mamy? Warto się zawsze upewnić, bo Dream Kije mogą być pochowane, a ja nie chciałbym, wiecie, mieć sytuacji, gdzie przykładowo Dream Key byłby tam schowany albo coś innego i nie zrobiłbym poziomu na 100%, bo na razie... Kuźwa. Na razie idzie dobrze i robimy ładne 100% i wolałbym, żebyśmy na tym przystali. Jakby, żebyśmy na tym poprzestali, o. O to mi chodziło. No, continue point, mamy jedno życie. Jedno pierniczone życie, nic więcej. Dobra, jedna zetka jest. Tam coś mamy, jakieś drzwiczki. Ale one się nam nie odblokują. Bo to nawet nie są drzwiczki, tylko jakaś krata, więc dobra, mniejsza z tym. Trzydzieści, aha, 2 razy 30, fajnie, no to nieźle gra nas tutaj porobiła. Aczkolwiek tutaj mamy trochę tych kół zębatych, więc może uda nam się zdobyć tutaj 30. Czemu nie? Lecimy. Uwaga, uwaga. Dobra, tam mamy koła. Tu nie wiem, co będziemy mieli.
O nie! O o! Zostałem wkopany! Halo! Jezus Maria, spadłem do lochu! Ja pierdzielę! Już myślałem, że nie przeżyję tego!